Ja się nazywam tak, jak jest napisane, zresztą tak się czytam. Na co dzień pracuję w tamtym budynku głównym Wydziału Biologii. Zawsze patrzymy z dużą zazdrością na tych moich naszych kolegów, którzy pracują w tym budynku. Dzisiaj w końcu mogę być niezazdrosny o ten budynek, bo nie sądziłem, że nie można otworzyć okien, a tam na przykład można otworzyć okien. Także to jest tak, tam jest fajnie. W każdym razie, nie po to się spotkaliśmy, żeby sobie pogadać po prostu o czymkolwiek, tylko o biologii, o tym, jaka ona może być. Dla mnie biologia raz się skończyła, to w gimnazjum było. Ja chodziłem do gimnazjum w Japonii, tam gdzie takich literek też skomplikowanych się używa. No i tam pani biolożka po kartkówce z takiej prostej krzyżówki, którą już dzisiaj w końcu rozumiem, ale wtedy położyłem całkowicie, no i pani co powiedziała? No mój drogi, możesz być czymkolwiek, ale biologiem to ty nie będziesz. No to sobie pomyślałem, okej, no to nie będę. No więc poszedłem sobie do liceum, porzuciłem biologię, zająłem się fizyką, chemią i takimi sprawami. No i jakoś tak los chciał, że na lekcji z chemii poznałem tę oto przepiękną cząsteczkę. Wszyscy wiemy, co to jest, prawda? I to spowodowało, że myślę sobie, kurczę, ta biologia nie jest taka zła może. To, że krzyżówek parę lat wcześniej nie zrozumiałem, to może nie jest powód, żeby porzucić te swoje jednak fascynacje. No i o tych fascynacjach, czy od tych fascynacji chciałbym zacząć, bo to jest właściwie ustalenie tej struktury trójwymiarowej DNA, to jest otwarcie nowej ery biologii. To był rok 1953, kiedy na podstawie takiego zdjęcia, wykonanego przez Rosalindę Franklin, niestety ona nie jest noblistką w przeciwieństwie do Watsona i Cricka, którzy też współpracowali z nią, ale to ona zrobiła zdjęcie, to właśnie, rentgenowskie, które zarejestrowało promieniowanie rentgenowskie, które przeszło przez kryształ i uległo dyfrakcji. I na podstawie tego można było z kolei odtworzyć, jak cząsteczki były ułożone w kryształe i jaką strukturę zatem miały. No i tutaj możemy powiedzieć, że ten model, który właśnie prezentują Watson i Crick, czyli nobliści, by nie powstał, jeżeli nie praca właśnie Rosalindy Franklin. Zresztą ona właśnie zmarła z powodu napromieniowania, czyli ta praca, którą się przypisuje właśnie, znaczy słusznie Watsonowi Crickowi, ale zbyt rzadko moim zdaniem się mówi o Rosalindzie Franklin, więc o tym pamiętajmy, że biologia strukturalna, bo o niej mowa, właśnie otworzyła się w 1953 roku już ubiegłego stulecia. No i nie tylko ci dwaj panowie, ale jeszcze parę innych osób w tym maczało, że tak powiem, palce. No i teraz tak, dzięki poznaniu struktury DNA właściwie zaczęła się nowa era biologii, biologii molekularnej. Prawda? Możemy na zjawiska biologiczne patrzeć w, jakby w, przez pryzmat cząsteczek. No i bardzo niedługo potem, bo w ciągu mniej więcej 20 lat udało się ustalić tak zwany centralny dogmat biologii molekularnej, czyli właśnie taki schemat, który chyba bardzo często widujemy w podręcznikach. Mówiąc zupełnie no, po ludzku, możemy powiedzieć, że pewna informacja jest zapisana w DNA, tej cząsteczce pięknej przecież, która przed chwilą była na ekranie, aż dochodzi ostatecznie do przekazania tej informacji w postaci fenotypu, czyli tego, jak my po prostu działamy. Tak, czyli instrukcja z jednej strony, z drugiej strony to, jak działamy. No i to jest era właśnie biologii molekularnej. Majstrując w tym centralnym dogmacie, możemy spróbować lepiej zrozumieć to, jak poszczególne komórki czy organizmy funkcjonują. No i to jest super sprawa. Przyzwyczailiśmy się też do wielu właśnie schematów takich jak centralny dogmat, czy też na przykład jak myślimy z kolei nie o DNA, tylko o bardzo różnorodnej grupie cząsteczek, jakimi są białka. Tak, tych białek jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Setki tysięcy różnych białek w różnych organizmach robią bardzo różne rzeczy. Przyzwyczailiśmy się do tego, że patrzymy na te cząsteczki w ten sposób, że mają jakiś konkretny kształt. Zgoda. One rzeczywiście mają konkretny kształt. Gdyby nie ten konkretny kształt, to by nie mogły pełnić swojej roli, prawda? No bo ja często też porównuję białka do jakiegoś surowca po prostu. W zależności od tego, jak ukształtujemy, to taką funkcję będzie to miało. Można z tego samego przecież surowca zrobić widelec, nóż, łyżkę. Wszystko służy do jedzenia, ale troszkę ma subtelne różnice jednak mimo wszystko. A z tego samego można też ulepić, że tak powiem, no nie wiem, grzejnik.
łazienkowy na przykład, prawda? To jest to samo w sensie surowca, ale zupełnie coś innego robi, bo ma inny kształt. No i fajnie, tylko że ten kształt w biologii ma istotny jakby dodatkowy element, to znaczy wpływ temperatury, w której my funkcjonujemy. Zwykliśmy myśleć o cząsteczkach o czymś, jak o czymś statycznym, że to jest po prostu, ma konkretny kształt i dlatego coś robi. Tyle tylko, że no, problem polega na tym, że my żyjemy w mniej więcej 300 kelwinach i to nie jest tak, że te atomy sobie zajmują jedną pozycję i już są nieruchome i szczęśliwe. One cały czas drżą. I dlatego warto pamiętać o tym, że cząsteczki, w tym białka, DNA, to wszystko, z czego my jesteśmy zbudowani, ma bardzo jakby dużą ruchliwość i przez to też pewną, powiedziałbym, plastyczność. Dlaczego enzymy, no większość ma jakąś jednak, jakiś zakres, powiedzmy, specyficzności substratowej. Można, gdyby nie to, to w ogóle na przykład leki, inhibitory by nie mogły działać, no bo enzym by brał tylko tę jedną konkretną cząsteczkę. A jednak tak nie jest. Właśnie dlatego, że troszkę spowolniła moja komórka, w każdym razie dzieje się tak, dlatego że właśnie te cząsteczki cały czas są ruchome i nieco zmieniają swój kształt. I dlatego też możemy liczyć na to, że cząsteczki będą oddziaływać z pewną gamą, nie mówię, że z czymkolwiek, ale pewną gamą cząsteczek do siebie podobnych. Takie badania wymagają albo właśnie zrobienia kryształu, tak jak ponad pół wieku temu Rosalinda Franklin robiła z DNA, tak dzisiaj możemy robić kryształy białek. I za pomocą takiej samej metody, czyli dyfrakcji rentgenowskiej, możemy określać kształt cząsteczek białek. To jest szalenie ważne, dlatego że znając kształt cząsteczki białka, na przykład wirusowego, możemy zaproponować, czy no, spróbować przynajmniej, skonstruować cząsteczkę chemiczną, która będzie celowała, że tak powiem, blokowała dane białko wirusowe, a nie wpływała zasadniczo na aktywności naszych białek. No więc to jest fundamentalna sprawa, znać kształt. Tyle tylko, że dzisiaj coraz więcej wiemy o tym, że wiele białek nie daje się, znaczy nie mówię, że bardzo jakby, że to jest, że większość, ale są liczne białka, których nie da się skrystalizować. I to jest pewna nowość w biologii, która teraz zaczyna dominować, mianowicie tak zwane białka natywnie nieustrukturyzowane. Czyli takie, które, to jest trochę dziwne, takie trochę masło maślane będzie, ale takie białka, które nie mają stałej struktury, no ale oczywiście jakąś tam strukturę mają, ale ta struktura nie jest, jak to się po biologicznemu mówi, ustrukturalizowana, to znaczy ona bywa po prostu cały czas inna. To znaczy, to jest taki, możemy sobie wyobrazić taki ogonek polipeptydowy, który się gibie raz w lewo, raz w prawo, no i jak zawieje, że tak powiem, wiatr czy cytoplazma się przemieści, to w tę stronę będzie sobie się przemieszczać. I takie białka, które mają bardzo niestabilną strukturę, czyli są natywnie nieustrukturalizowane, bardzo kiepsko krystalizują, dlatego że cały czas ich kształt się zmienia. Więc tego się nie da dyfrakcją rentgenowską zbadać. I wtedy bardzo często w tej chwili korzysta się z takich aparatów, które w linii prostej są jakieś 20 metrów stąd, tylko że dwa piętra niżej. Czyli to jest metoda jądrowego rezonansu magnetycznego. Pewnie Państwo w większości słyszeli o takiej metodzie stosowanej przy różnych badaniach diagnostycznych, medycznych, ale no, powiedzmy, że na podobnej zasadzie w takim aparacie, który zajmuje kilka metrów wysokości, możemy badać białka w roztworze. I dzięki temu możemy też dowiedzieć się, jak wygląda struktura białek dobrze sfałdowanych, to znaczy o stabilnej strukturze, takie, które by się dały też skrystalizować, oraz takie, które są właśnie nieuporządkowane natywnie. Tak, czyli tutaj możemy zobaczyć pewien zbiór, powiedzmy, momentów, w których kształt został uchwycony. Jeżeli białko jest stabilne, to niezależnie od tego, w którym momencie uchwycimy strukturę, to ona będzie mniej więcej taka sama. I dlatego te różne kolory są na siebie nałożone i ta struktura jest zgodna. Natomiast jeżeli białko jest natywnie nieustrukturyzowane, to proszę zobaczyć, to są jakieś elementy takie stałe mniej więcej. Ten świderek, powiedzmy, jest mniej więcej ze wszystkich kolorów złożony, ale te ogonki są w różnych kierunkach porozrzucane. To pokazuje, że to białko tak naprawdę w danym momencie nie ma stałej struktury, ale to jest super sprawa właśnie. Dlatego, że uważa się dzisiaj coraz częściej właśnie, i to jest bardzo teraz intensywnie rozwijana gałąź biologii, że takie białka właśnie
no to nie jest może dobra cecha w kontaktach międzyludzkich, ale ona jest taka bardzo elastyczna. Znaczy i z tym się zaprzyjaźni, i z tamtym się w razie czego spotka, i jeszcze z kimś tam też się zaprzyjaźni. Znaczy to jest ogólnie okej. Ale te białka właśnie mają taką tendencję nawiązywania licznych kontaktów. I dlatego, mimo tego, że się szacuje na miliony liczbę interakcji między cząsteczkami, to dajemy radę załatwić to mniej więcej no, kilkoma tysiącami białek, które w danym momencie są w komórce. Dlatego, że większość z białek jest właśnie natywnie nieustrukturyzowana i ma bardzo dużą jakby tolerancję w stosunku do innych struktur, z którymi oddziałuje. Także takimi dziedzinami, czy taką dziedziną, która takimi problemami się zajmuje, jest biologia strukturalna. I teraz, jeżeli znamy strukturę danego białka i znamy rolę poszczególnych rejonów białka, no to oczywiście chcielibyśmy, albo inaczej, znamy strukturę i chcielibyśmy raczej poznać rolę poszczególnych fragmentów tego białka. Co ten kawałek robi, co inny kawałek robi, to byśmy chcieli wiedzieć, żeby lepiej zrozumieć, jak te białka funkcjonują. Oczywiście jest metoda, która jest najczęściej stosowana, czyli coś, co chyba nie ma dobrego polskiego przełożenia. Coś, co taka strategia, którą nazywamy top-down. To jest strategia pod tytułem bierzemy coś, co działa, czyli na przykład białko, komórkę, no i rozwalamy. Gdybyśmy na przykład wzięli ten most na ten przykład, no i sobie, no nie wiem, usunęli sobie tablicę informacyjną, że właśnie się Śródmieście zaczyna, no to by zasadniczo nic się nie stało. Ten most by dalej stał i nic by się nie stało. Nawet może nigdy nie zauważył, że taka zmiana zaszła. Natomiast gdybyśmy jeden z tych filarów zbombardowali i usunęli, no to byłby poważny problem. Tak? Czyli rozwalamy coś, co świetnie działa i jak przestanie działać, to mówią, o, przestało działać, to znaczy, że to było szalenie ważne. No i tak funkcjonuje właściwie ta biologia dotychczas, że tak powiem, szeroko uprawiana. Tak? Wszystkie tworzenie przecież, tworzenie wszystkich tych mutantów, bakterii, myszek laboratoryjnych, no jak rozwalimy jeden gen i przestanie się rozmnażać, bo młode będą letalne, to znaczy nie będą mogły się rozwijać dalej, to znaczy, że to był szalenie istotny gen. Jeżeli rozwalimy inny gen i nic się nie, znaczy niczego nie zauważymy, to znaczy, że pewnie to jest mało istotne. Chociaż nie można powiedzieć, że nic to białko kodowane przez ten gen nie robi. No ale w każdym razie właśnie z tego powodu bardzo ciężko jest jakby jednoznacznie określić rolę poszczególnych genów, nie mówiąc o tym, że no trudno, żebyśmy u ludzi robili nokauty 20 kilku tysięcy genów. Po pierwsze nie wypada, po drugie za dużo. I dlatego jest druga strategia, którą nazywamy bottom-up. To znaczy bardziej takie podejście inżynieryjne. To znaczy weźmy coś, co już wiemy, że jest ważne, zbierzmy to do kupy i zobaczmy, czy zadziała. Czyli oczywiście struktury, które my stworzymy, mniej okazałe będą niż most Poniatowskiego, no ale powiedzmy, okaże się, że filar to jest ważna sprawa, no i ta przeprawa, jakiś kawałek twardej, płaskiej, płaskiego elementu. Te dwa elementy w zasadzie wystarczają po to, żeby stworzyć przeprawę z jednej strony na drugą stronę rzeczy. Czy tablica informacyjna jest istotna? No najwyraźniej nie, skoro z tych dwóch elementów udało się zbudować funkcjonujący most. I takie podejście inżynieryjne w biologii doprowadziło do powstania organizmu, który określa się mianem syn 3.0. Syn dlatego, że to jest syntetyczne, nie ma to żadnego podtekstu z języka polskiego. Więc ten syn 3.0 funkcjonuje z 473 geny i to są, co istotne, całkowicie od zera chemicznie syntetyzowane fragmenty DNA. Tak? Czyli wzięliśmy informacje o tym, jakie geny w różnych organizmach są istotne. Wzięliśmy mykoplazmę, wyrzuciliśmy DNA tej mykoplazmy i wsadziliśmy ten syntetyczny genom, no i pozwoliliśmy się tej komórce namnożyć, tej syntetycznej komórce. Problem jeszcze z tą dziedziną biologii jest taki, że no my nie wszystko potrafimy zrobić. Nie potrafimy zrobić otoczki komórkowej, w sensie błonę komórkową, napakować tam, syntetyzować rybosomy i włożyć rybosomy, syntetyzować tRNA i włożyć tRNA. No to wszystko jest na razie dla nas nieosiągalne. No ale już jest osiągalne to, że bierzemy komórkę, która jeszcze przed chwilą funkcjonowała jako mykoplazma,
zastępujemy materiał genetyczny całkowicie syntetycznym i voilà, mamy organizm, który nazwaliśmy sobie syn 3.0. Były też wcześniejsze wersje, mogą Państwo zobaczyć, że wcześniejsza wersja 1.0 miała aż 900 genów. Więc w ten sposób możemy budować organizmy i zrozumieć w końcu, jaka jest minimalna liczba genów, która w ogóle komórce pozwala być komórką i pozwala na podział komórkowy i jakby no, rozwój tej kolonii mykoplazmy w tym przypadku. W takich syntetycznych genomach bardzo często też są ukryte pewne przesłania. Na przykład jednym z tych przesłań jest, czy przesłanek jest to, że ci badacze ukryli w sekwencji DNA kod napisany w HTML, który jak się wstuka do przeglądarki, to kieruje do strony, ja tej strony nie widziałem, ale podobno jest strona z gratulacjami, że odczytałeś właśnie syntetyczny genom synk 3.0. Drugą informacją, bo jak coś wykopalnego robimy, to lubimy się podpisać, to jest właśnie sekwencja ukryta, sekwencja jakby białka ukryta w DNA, w sensie w DNA kodującym tęże. Mianowicie informacja o instytucji, w której ta dana praca została wykonana oraz imię i nazwisko twórcy. Troszkę jest problem, dlatego że nie ma jednoliterowego skrótu aminokwasów, który miałby literę U. Bo w Institute na pewno by się przydała litera U, ale to jak w średniowieczu też robiono, w literą V zastąpiono. No i mamy informację o tym, że Instytut Wentera, Craig Venter stoi za tym całym projektem. To jest człowiek niezwykle zasłużony, jeżeli chodzi o sekwencjonowanie genomu człowieka. W latach, pod koniec lat 90., kiedy chciano właśnie sekwencjonować genom człowieka, okazało się, że te prace niezwykle wolno idą, dlatego że metoda wówczas stosowana do sekwencjonowania DNA, no, jakby to były ograniczenia techniczne. Craig Venter powiedział, że no sorry, ale to przecież będziemy czekać na to 10 lat i zaproponował troszkę inną metodę i rzeczywiście to bardzo przyspieszyło robotę. Także jest to postać niewątpliwie zasłużona, jeszcze nie noblista, zobaczymy, czy będzie noblistą, też przez to, że jest podobny, ja nie znam tego człowieka, ale jest dosyć taki ekscentryczny i też ma takie no, pomysły, no, widzą Państwo, że troszkę takie inne niż zwykli ludzie wymyślają, więc zbudujmy komórkę od zera na przykład. No więc podobno nie jest za bardzo lubiany w środowisku. No jak wiadomo, no, ludzie nielubiani mają zazwyczaj pod górę. Więc tak podobno jest, tego do końca ja nie wiem, ale wiem jedno, że jest to na pewno ojciec biologii syntetycznej. Czyli to jest dziedzina nauki, w nauk biologicznych, w których myśli się o tym, jak syntetyzować elementy albo kiedyś być może całe organizmy, żeby lepiej zrozumieć, jak one funkcjonują. Mówiliśmy o syntetycznych genomach. To jest właściwie początek też nowej ery, bo możemy sobie odczytać informację genetyczną na drugim końcu świata albo nawet na Antarktydzie, przesłać te informacje przez internet i tu w Warszawie sobie syntetyzować DNA, który ma dokładnie taką samą sekwencję. Takimi pomysłami zajmuje się biologia cyfrowa. To znaczy, ostatecznie miałoby dojść do czegoś takiego, że znamy wszystkie składowe, role komórki, wszystkie jakby role wszystkich tych składowych, potrafimy je zarówno odczytać, jak i odtworzyć. No i wtedy mamy właściwie sytuację taką, że możemy jakiś organizm rozszyfrować, że tak powiem, rozłożyć na czynniki pierwsze i go całkowicie wstukać do bazy danych, wysłać te dane, no nie wiem, na Marsa na przykład, mówię o 50 lat później, i tam sobie odtworzyć, syntetyzować. Takimi pomysłami zajmują się biolodzy cyfrowi. W tym bardzo pomocne są tak zwane cell on chip, czyli właśnie taki chip, no powiedzmy komputerowy, chociaż to nie jest komputerowy, tylko taki no, układzik powiedzmy, bo to nawet też nie jest układ scalony, ale w tym jest uwięziona komórka. No i są wejścia i wyjścia i my możemy na przykład mierzyć precyzyjnie, ile jakich substancji podaliśmy, i na wyjściu, ile jakich substancji było. Czyli możemy w ten sposób scharakteryzować metabolizm danej komórki i to wszystko oczywiście wprowadzić do bazy danych. Więc ostatecznym jakby celem biologii cyfrowej byłoby ucyfrowienie wszystkich danych biologicznych
przesłanie tego gdziekolwiek na drugi koniec świata albo galaktyki i odtworzenie tam tej formy życia, którą właśnie żeśmy ucyfrowili. To oczywiście wygląda na science fiction i rzeczywiście biologia cyfrowa jeszcze nie jest jakąś bardzo taką szeroko uprawianą dziedziną biologii. Niemniej jednak zaczyna kiełkować. Ja myślę, że większość z Państwa sobie myśli, no przecież to jest science fiction. Okej, zgadza się. No ale teraz pytanie w takim razie. Mamy takie laboratoria, gdzie w ciągu doby, czy półtorej doby możemy sobie sekwencjonować całkowity ludzki genom. I to nie jednej osoby, tylko kilkudziesięciu osób. Za $1000 mniej więcej per capita. Czy o czymś takim mógł śnić Grzegorz Mendel? Tak a propos krzyżówki. Myślę, znaczy nie wiem, ale podejrzewam, że nie. Tak samo na przykład są takie urządzenia zupełnie bez problemu dostępne, glukometr, oby nikomu z nas nie był jakoś szczególnie potrzebny. No ale czy Edison, w końcu ojciec różnych wynalazków, czy on śnił o czymś takim? No gdyby w ogóle wierzył, że to jest możliwe, to by po prostu zrobił. Przecież wynalazł żarówki i w ogóle zawdzięczamy mu wiele. No ale tego nie zrobi. Czyli chcę przez to powiedzieć, że to, że biologia cyfrowa dzisiaj jeszcze nam się wydaje no, takim gadaniem o nie wiadomo czym do końca, może się okazać, że jest właśnie początkiem pewnej ery i że za, nie wiem, 50-100 lat stanie się to całkowicie normalne, że przesyłamy sobie komórki z jednego miejsca do drugiego miejsca, nie korzystając przy tym z usług firm kurierskich. Także to byłoby super, bo dzisiaj na przykład jak sprowadzamy komórki linie komórkowe z zagranicy, to na granicy musimy deklarować jako mięso. No to jest takie trochę kompromitujące, w końcu nie jest to mięso, tylko linie komórkowe. No nie musielibyśmy tego robić, tak? Moglibyśmy sobie przesłać z Ameryki na przykład komórki w takiej formie, więc byłoby naprawdę fajnie. I teraz powoli zmierzając ku końcowi, jeszcze mam nadzieję, że nikt nie zamiast ucieszenie to ogromnie, jest taka sprawa, że właśnie a propos trochę zdychania, przepraszam. Jest taki eksperyment myślowy, który się nazywa kotem Schrödingera. Państwo na pewno w części, czy może w większości, wiedzą mniej więcej o co chodzi. No więc umawiamy się, że jest sobie pudełko szczelne, w którym jednakowoż nie brakuje atmosfery do oddychania. I tam więzimy sobie kotka niewinnego. No i do tego kotka jeszcze sprawiamy sympatyczne towarzystwo pod tytułem butelka z cjankiem, ale ten cjanek jest zamknięty szczelnie w butelce. Ale ta butelka w każdym momencie może zostać stłuczona przez młotek. Ten młotek jest podłączony do licznika Geigera, który jak wykryje promieniowanie, to spowoduje upuszczenie tego młotka, cjanek się ulotni, zacznie się ulatniać, no i kotek wtedy no, szlak traci. No i oczywiście jest źródło promieniowania. No i teraz tak. Ten eksperyment myślowy miał jakby ilustrować ideę fizyki kwantowej i w ogóle ideę, jakby sposób myślenia w tej dziedzinie fizyki. No i w ogóle czym jest eksperyment? To znaczy my dopiero tak naprawdę, jakbyśmy otworzyli to pudełko w masce gazowej zapewne, to byśmy mogli zidentyfikować, czy ten kotek żyje wciąż, czy już nie żyje. To znaczy my post factum możemy stwierdzić, czy zaszedł jakiś proces, czy nie. My nie wiemy, w którym momencie zaszedł i czy właśnie teraz, jeszcze przy zamkniętym pudełku, zachodzi ten proces, czy nie. To jest kwestia jakby prawdopodobieństwa. No i chodzi o to, że pewne rzeczy wydaje się, że zgodnie z tym sposobem myślenia dzieją się jakby równolegle w tym samym czasie. To znaczy ten kotek, póki nie otworzymy tego pudełka, jest tak samo żywy jak martwy. No bo to wyłącznie zależy od tego, czy to promieniowanie się wydobędzie, bo akurat nastąpi rozpad tego pierwiastka, czy nie. Kwestie filozofii nauki, fizyki zostawmy, bo nie znam się i nie wypada, żebym więcej o tym mówił, ale wypada, żebym powiedział o kolejnej dziedzinie nauki, która właśnie zaczyna kiełkować, mianowicie biologia kwantowa. Jak rozważamy na przykład kwestie wiązań wodorowych? To w takim klasycznym spojrzeniu po lewej stronie my jesteśmy przyzwyczajeni zazwyczaj do czerwonej przerywanej linii, która wiąże atom zazwyczaj tlenu i wodoru. No i mówimy, ok, tam jest wiązanie wodorowe.
Natomiast publikacja, no niestety mamy 2017 rok, więc nie mogę powiedzieć, że z tego roku, ale z zeszłego, z 2016 roku, przedstawia szereg dowodów czy obliczeń, powiedzmy, i obserwacji, które każą nam też spojrzeć na to zjawisko inaczej, że właściwie mniej więcej tak samo prawdopodobne jest, że ten atom wodoru zaznaczony na biało jest przylepiony do lewego atomu tlenu, jak w tym samym czasie do prawego atomu tlenu. Czyli możemy te subcząsteczkowe zjawiska rozważać na poziomie właśnie kwantowym. I to jest jakaś nowa, myślę, jakość, która zaczyna się wkradać do biologii. I właśnie przez to też, czy pokazując, przepraszam, i jeszcze wracając do tego poprzedniego slajdu, też wydaje się, że na przykład kwestia mutacji może być tłumaczona zjawiskiem kwantowym. To znaczy te pary zasad, chodzi o to, że mają jakieś, powiedzmy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mają konkretną strukturę, no i wszystkie atomy na miejscu, prawda? Natomiast wychodzi na to, że być może właśnie między tymi wiązaniami wodorowymi, czy te wiązania wodorowe mają charakter kwantowy i nie zawsze na przykład polimeraza widzi tę zasadę azotową jako tę zasadę azotową. Dlatego, że te atomy wodoru są kwantowe i one są tak, przynależą tak samo do lewej zasady azotowej, jak do tej prawej zasady azotowej. I są też badania, które postulują, że właśnie mutacje się trafiają wtedy, kiedy właśnie kwantowe zjawiska zachodzą między zasadami azotowymi. No więc tego typu problemami zaczyna, czy usiłuje się zajmować biologia kwantowa. I to jest na pewno ostatni taki krzyk mody w biologii. I wracając do nieszczęsnej kartkówki i mędla, który mnie prześladował przez dłuższy czas mojego życia, chcę powiedzieć jedno, że nawet jeżeli Państwo tu się przypadkiem znaleźli, bo ktoś przywlókł siłą, powiedzmy, na noc biologów, to nic nie szkodzi. Chodzi o to, że nawet może warto troszkę więcej dowiedzieć się o fizyce, chemii, może matematyce, informatyka też bardzo współpracuje i wspiera biologię. Oczywiście wiem też, że są na pewno liczni nauczyciele biologii, więc chcę powiedzieć, że żałuję, że w liceum nie mogłem się uczyć biologii, powinienem był, bo przez to mam pewne braki, na przykład w botanice, zoologii, no to jest niedobrze. Ale z drugiej strony, jeżeli czymś cząsteczkowym, powiedzmy, chcemy się zająć, to na pewno warto też obok biologii pocisnąć jakąś fizykę, matematykę i tego typu przedmioty. No i tym miłym akcentem, mam nadzieję, że dla wszystkich, chciałem skończyć. Ostatnie zdanie. Jeżeli by Państwo chcieli bliżej, powiedzmy, w spokoju sobie obejrzeć te slajdy, jak tylko wrócę do domu, czyli za, no nie wiem, powiedzmy koło 11, pod tym adresem będzie ta prezentacja, żeby Państwo mogli sobie obejrzeć. Także już nie trzymam dłużej. Bardzo dziękuję.